O, cześć Szymek. Cześć Szymon. O czym pogadamy? Porozmawiajmy o sadzie. Czy to, że w tym momencie mamy takie nasilenie, to może być spowodowane tym, że była ta susza i wtedy... No pojawiły się przyrosty. Aha. Praktycznie to jest jedyne miejsce, gdzie w tym momencie mszyce mogą żerować. Na pętach, które zakończyły wzrost, tutaj nie ma takiej możliwości. Także zwłaszcza w sytuacji, gdy po okresie przesuszenia pojawiły się opady, czy sad był nawadniany i te przyrosty się teraz pojawiły, one będą wyjątkowo silnie zasiedlane przez mszyce, bo to są jedyne miejsca, nieliczne, jedyne. Dlatego... Na starszych liściach też są tak jak tutaj, tylko że jest młody przyrost, tak? No tak, ale to jest generalnie miejsce, gdzie ona ten okres niekorzystny, okres suszy przetrzymała. Tak? I jak się pojawiły nowe przyrosty, od razu tam się kolonia rozbudowała. Tak, nawet w środku. Na czym polega niebezpieczeństwo? Nie na tym, że to jest zahamowanie wzrostu, bo o tej porze to nie jest dla nas problem, tylko to jest pociąg na następny sezon. Tak? Oni kupili bilet teraz na rok 2016. Po stronie górnej blaszki liściowej mamy tylko taką plamę. Tak, ta plama początkowo jest taka jaśniejsza, jakby to z czasem rozwoju choroby ona tak ciemnieje. Ciemny pomarańcz się robi. No a z drugiej strony, no to jak już to zobaczymy, no to już wiemy dokładnie co to jest, tak?